Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy, że odpowiedzieliście swoją obecnością na nasze zaproszenie. W programie jakby były dwa punkty, czyli odpowiadamy na pytania zadane przez Prawo i Sprawiedliwość i przekazujemy stanowisko Platformy Obywatelskiej i drugie sprawy bieżące. I może zacznę od tych spraw bieżących, od naszych regionalnych. A mianowicie, jak wiecie Państwo, mamy nowego komisarza w gminie Gieczwałt. Od 11 maja urzęduje. Pana Radosława Neumana powołała premier rządu i dała mu władzę do momentu wyborów nowego wójta, zarządzanie gminą. My osobiście chyba nie do końca akceptujemy tą osobę, dlatego że jest to kolejny polityk. Jest to młody człowiek, który ma 29 lat, który jest z wykształcenia prawnikiem, ale z zamiłowania historykiem. Do tej pory był, jest sekretarzem ruchu społecznego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego i w sumie dla środowiska pozapisowego jest znany z tego, że organizował dużo, bym powiedziała, uroczystości związanych z promowaniem Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma doświadczenia w kierowaniu, nie ma doświadczenia jako samorządowiec, a ten czas, kiedy ma za zadanie zarządzać gminą, jest bardzo ważny, dlatego że pamiętamy, odwołany został poprzedni wójt za to, że skłócił społeczeństwo i że źle właśnie zarządzał. On ma w tej chwili ponad 200 zarzutów, gdzie będzie się, gdzie będzie przesłuchiwany przez sądy. Także kolejny Misiewicz, kolejny młody człowiek, który jest absolutnie politycznie stawiony na takie stanowisko. I teraz przechodzimy do następnego punktu i właściwie tego takiego bardzo ważnego dla nas, dlatego że media różny przekaz dają na temat stanowiska Platformy Obywatelskiej, na temat wypowiedzi Grzegorza Schetyny odnośnie pięciu punktów, odnośnie pięciu pytań, które zadała pani premier Szydło, no rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze to było IPN, więc jeżeli Platforma Obywatelska dojdzie do władzy, na pewno IPN zostanie zlikwidowany, bo w tej chwili, dzisiaj jest to narzędzie polityczne do tworzenia nowej historii. Będzie zlikwidowany i wówczas zadania zostaną podzielone do Polskiej Akademii Nauk, do Prokuratury Generalnej i przywrócimy Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Była to instytucja, która bardzo dobrze funkcjonowała do tej pory i uważamy, że powinna wznowić swoją działalność. Kolejny punkt to było, co Platforma zrobi z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, a mianowicie też zostanie działalność zmieniona, bo dzisiaj CBA to jest policja polityczna. Zamiast walki z korupcją, przede wszystkim zajmują się walką z opozycją. Dlatego też, by skutecznie walczyć z korupcją, kompetencje Centralnego Biura Antykorupcyjnego przekażemy do Komendy Głównej Policji i do Centralnego Biura Śledczego Policji. Dziękuję. Resztę, trzy kolejne punkty, pan poseł. Zacznę od 500+. To pytanie w ogóle dla nas zaskakujące, powiem szczerze, dlatego że w Sejmie jest projekt Platformy Obywatelskiej złożony od półtora już prawie roku temu, który dotyczy 500+ i w którym zakładamy, wprowadzamy 500 zł na każde dziecko. Jedyna korekta, o jakiej możemy mówić, biorąc pod uwagę doświadczenie z funkcjonowaniem programu 500+, to jest ograniczenie tego świadczenia dla tych, którzy nie pracują. I ta modyfikacja do tego by zmierzała. Czyli przypomnę, na każde dziecko, także dla matek samodzielnie wychowujących, samotnie wychowujących dzieci, także dla rodzin 2+1 z jednym dzieckiem, bo wiemy, że jeśli chcemy, aby ten program działał rzeczywiście w sferze demograficznej, byśmy mieli więcej urodzeń, więcej dzieci, to jest podstawą przyszłego rozwoju
Polski, to przede wszystkim pomagać trzeba tym, którzy w dorosłe życie startują, posiadają pierwsze dzieci. Wobec tego tyle, jeśli chodzi o 500+. Kolejny punkt, do którego chciałbym się odnieść, to są emerytury. I tutaj powtórzę to, co z uporem mówimy. Nie mamy zamiaru wracać do podwyższonego wieku emerytalnego i zakładamy, że większa aktywność Polaków będzie możliwa dzięki zastosowaniu dodatkowych instrumentów, które będą tą aktywność wyzwalały. A klucz do sukcesu to, że musi się opłacać Polakom pracować dłużej. I sama konstrukcja systemu emerytalnego teoretycznie to gwarantuje, bo jeśli pracujemy dłużej, to nasze emerytury stają się wyższe, ale chcemy uruchomić system zapowiadany zresztą przez Platformę już także wcześniej, 13. emerytury, czy dodatkowego świadczenia dla tych, którzy przedłużają swoją aktywność zawodową. Oni będą mogli z takiego świadczenia wobec tego korzystać. I ostatnia kwestia, jeśli chodzi o te problemy, to są imigranci. I tu mogę z całą mocą powiedzieć, że jeśli chodzi o stanowisko Platformy, nic się od czasów porozumienia, które zawarła w imieniu rządu polskiego pani Ewa Kopacz, nie zmieniło. My nie chcemy przyjmować nielegalnych imigrantów, chcemy i uczestniczymy w wsparciu humanitarnym, także przyjmowaniu imigrantów w Europie z pewnym buforem, który uruchomiła Europa także dzięki naszym działaniom, a tak naprawdę działaniom przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Mówię o Turcji i tam wspieraniu uchodźców. Jednocześnie możliwości weryfikowania tych, którzy tam są i którzy potrzebują wsparcia poza Turcją, chcą być w Europie, chcą być w Polsce, ale mówimy tutaj o dzieciach, mówimy tutaj o potrzebujących pomocy kobietach. Tyle, jeśli chodzi o te kwestie. Korzystając z okazji, chcieliśmy Państwa zaprosić na spotkania pod hasłem Porozmawiajmy. To spotkania, które organizujemy w całej Polsce. Nadszedł czas na Warmię i Mazury. We wszystkich powiatowych miastach w środę o godzinie 17:00 liderzy, posłowie Platformy Obywatelskiej będą spotykać się z mieszkańcami naszego regionu. No, w Olsztynie będzie pani Ewa Kopacz, będzie w Elblągu pan Grzegorz Schetyna, będzie Sławek Neumann w Ełku, Ania z ekipą w Brągowie, ja w Nidzicy, ale we wszystkich miastach powiatowych, jeszcze raz powtórzę, spotykamy się z wyborcami. To nie są spotkania adresowane tylko i wyłącznie do członków Platformy Obywatelskiej. Chcemy rozmawiać z Polakami o ich problemach, o tym, co ich aktualnie nurtuje i jak wyobrażają sobie Polskę, no, bazując na założeniach programowych, które opublikowaliśmy jakiś czas temu, a które ciągle są obrabiane, tak abyśmy za 2 lata z niewielkim haczykiem, kiedy zabierzemy władzę PiS-owi, mogli spełniać oczekiwania Polek i Polaków. W tym czasie przede wszystkim odpowiadamy na pytania mieszkańców. To nie jest tak, że posłowie, którzy są, bo jest nas
3-4 osoby, że my mamy swoje wywody, tylko przede wszystkim odpowiadamy na pytania sami. Czyli to jest taka ciekawa forma, bo niektórym się wydaje, że my jedziemy po to, żeby siebie może zapromować albo politycznie zapromować platformę. Nie, przychodzą różni ludzie i związani z partiami politycznymi i zupełnie bezpartyjni, ale oczywiście nieraz słuchamy gorzkich słów i to jest też ważne, ale starają się usłyszeć od nas, jakie mamy plany na przyszłość. No bo przecież przed wyborami niektórzy nie głosowali, nie oszukujmy się, była bardzo mała frekwencja, a jedyne co może w tej chwili zmienić jakość partii politycznych w zarządzaniu, no to jest przede wszystkim frekwencja większa. I dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu, kto ma czas, godzina 17 środa. Dziękujemy bardzo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, bardzo proszę. Odnosząc się do pytań Pani Premier Szydło, wyszliście Państwo z założenia, że mieszkańcy Olsztyna czy Warmii i Mazur nic innego nie robią, tylko pilotami między kanałami informacyjnymi przeskakują. Objaśnijcie Państwo, o jakie pytania chodzi. Kiedy zostały ogłoszone, kto je ogłosił, gdzie je ogłosił? Pytanie tak naprawdę w imieniu rządu zdefiniowała Pani Rzecznik Mazurek, a pytania dotyczyły po pierwsze tego, co chcemy zrobić z IPN-em. Wytłumaczyliśmy to dość wyraźnie. Niepotrzebna nam nowa historia Polski. Są instytucje, które są wyspecjalizowane w badaniach historycznych i one się tym powinny zająć, a historia nie powinna być narzędziem bieżącej polityki. Co do CBA, policja polityczna w Polsce to nie jest dobry pomysł. Panie pośle, CBA... już Pan raz opowiadał na ten temat. Proszę powiedzieć, gdzie zostały te pytania ogłoszone, dlaczego zostały zgłoszone, dlaczego zostały skierowane do Platformy Obywatelskiej? Sformułowane zostały do Platformy, bo wzięto pod uwagę, że to my jesteśmy liderem opozycji i że powinniśmy odpowiedzieć precyzyjnie na tak postawione pytania. Pani Mazurek w imieniu rządu je postawiła. My odpowiedzieliśmy dzisiaj także, to nie pierwsza odpowiedź. Może jeszcze słowo dodam, że to było na przedostatnim chyba posiedzeniu Sejmu, wtedy, kiedy zaczęła się jakby taka rozmowa ze strony Platformy Obywatelskiej, żeby doszło do debaty. Do debaty między ministrami, a liderami, którzy u nas w Platformie Obywatelskiej są w gabinecie cieni. I tak na przykład z ministrem Morawieckim. Akurat Andrzej Żońca. Nie, tak, bo to była płaszczyzna ekonomii, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli minister Błaszczykowski i Siemoniak z Macierewiczem, Rafał Trzaskowski, Błaszczykowski. To były nasze propozycje, chcieliśmy porozmawiać. Doprowadzić do debaty odnośnie problemów, które się w tej chwili dzieją w Sejmie. Więc wtedy tak jakby, nie wiem, kontratak do tego były właśnie, wyszła pani rzecznik rządu i powiedziała, że może do debaty dojdzie, ale najpierw niech Platforma odpowie na 5 pytań. I to są właśnie te pytania, dlatego podałam Państwu, że no jakby takie zmieniane są. To media też przekazują różne informacje, stąd to jest takie prawdziwe stanowisko Platformy Obywatelskiej. Oczywiście, że Platforma Obywatelska odpowiedziała na pytania, a na razie nie widać końca, żeby do debaty doszło. Wyznaczyliśmy także termin na określenie, na deklarację ze strony PiS-u na spotkanie i odbycie tych debat. Nie doczekaliśmy się tej odpowiedzi. Czyli w podtekście tych pytań można doszukiwać się zarzutu ze strony PiS-u, że Platforma Obywatelska nie ma programu. No, jak, PiS tak uważa, ale my program mamy. Jak widać na załączonym obrazku, tak, mamy i dość precyzyjnie jesteśmy na tego typu pytania w stanie odpowiedzieć. Robimy to z podniesionym czołem i jesteśmy gotowi na debatę w tych kwestiach, które zdaniem PiS-u są kluczowe, ale nie tylko w tych, bo no mamy całą masę obszarów, sfer życia, o których warto byłoby podyskutować.
chociażby obrona narodowa i bezpieczeństwo Polski w kontekście tego, co dzieje się w tym ministerstwie, to jest sprawa Berczyńskiego, chociażby Misiewicza wcześniej, ale też jeśli chodzi o politykę zagraniczną, poczynania pana Waszczykowskiego, rozmienianie na drobne dorobku wieloletniego Polski, bo nie tylko rządu Platformy Obywatelskiej, rządów kolejnych Polski, jeśli chodzi o obecność Polski i rolę Polski w Europie. To jest też temat, który naszym zdaniem wymaga debaty, rzetelnej rozmowy. Mogę mnożyć te problemy. Natomiast to póki co nie mamy odpowiedzi PiS-u i gotowości do takiej debaty właśnie. Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko, żeby się dowiedzieć, jakie są faktycznie, jaki jest bardzo szczegółowy program Platformy Obywatelskiej. Natomiast żaden, uważam, dobry polityk nie wyłoży wszystkich kart, bo w końcu karty się wykłada wtedy, jeżeli się dochodzi do władzy. Także oczekujemy i myślę, że jeszcze nie raz będzie jakieś pytanie zadane. A poza tym w tej chwili się tyle złych rzeczy dzieje, jeśli chodzi po stronie rządu, że to też była taka forma przykrycia, żeby, jak to w polityce jest, żeby rozdmuchać coś, co jest może mniej ważne, a schować to, co jest, co się złego dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. No, próbuję PiS zmienić orientację, bo to tak naprawdę my jesteśmy od zadawania pytań. Opozycja przepytywać ma prawo i obowiązek przepytywać rządzących. To działanie w drugą stronę to jest takie odwracanie kota ogonem. No i próba ucieczki od tych naprawdę bardzo poważnych problemów, jakie dzisiaj rząd polski ma. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o problemy wizerunkowe, ale o kwestie fundamentalne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa i zewnętrznego, i wewnętrznego, ale także bezpieczeństwa ekonomicznego. Stąd nasza propozycja debat tematycznych w tych najważniejszych obszarach. Jesteśmy po to, żeby odpowiadać mieszkańcom Polski, a nie po to, żeby odpowiadać rządowi. My zadajemy pytania rządowi, ale po to są nasze spotkania w całej Polsce. My naprawdę ciężko pracujemy jeżdżąc, bo mamy tydzień sejmowy, a potem drugi tydzień w Polsce, właśnie po to, żeby odpowiedzieć osobom, które na te spotkania przychodzą. I tam między innymi jest nasz program zawarty, ale to Polacy zadają pytania. Okej. Jeszcze jakieś pytania? No indywidualnie. Dziękujemy bardzo. Chcecie bardzo. Proszę, jesteśmy do dyspozycji.